Dzień dobry, cześć Adam, co słychać? No, wszystko w porządku. Lato idzie, będzie jakieś prowadzenie magiczne, wiesz, coś tam przedstawiam, witam. Nie ma. Jak tam słychać, co słychać? Mariusz Żaba wczoraj świetnie wyglądał. No, też jestem zadowolony, powiem Ci, martwiłem się, wiesz, tak zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądał na tle tych, wiesz, zawodników, bo nie ma co ukrywać, że wiesz, ci zawodnicy w Elite, czy co zostali, no wiesz, większość tych takich lepszych zawodników z tego ProLidek przychodzi do MPC, no to tą kartę zdobywa dosyć szybko, nie? No i wiesz, paru tam jeszcze zostało, takich, no, solidnych, no wiesz, oni tam zostali, bo tam kasa jest w tych zawodach pro, no to ci, co tam wygrywają, to głównie po to tam zostają, no ale jest ich tam jeszcze trochę właśnie takich zawodników, no i byłem ciekawy, jak Mariusz będzie wyglądał, tym bardziej, że wiesz, no niby on w ciężkiej już startował kilka razy, ale jako taką kartę zdobył jako klasyk, musiał się do tej ciężkiej dobudować i byłem ciekawy, jak będzie wyglądał gabarytem, nie? No i tak patrząc na te zdjęcia, no to dobrze wyglądał, nie? I rozmiarowo, i ogólnie, więc myślę, że jest to dobry prognostyk, tym bardziej, że Mariusz to był ostatni start w Elite, nie? Bo no, mało jest zawodów, nie? Tak robić formę, żeby startować raz czy dwa, gdzie na zawodach typu Arnold, czy nawet tutaj to było jakieś Europa Show, no to wiesz, kurczę, jest ta obsada taka, że o te top 5, żeby się tam wbić, no to jest mega ciężko, nie? Tym bardziej, że top 5 to są nagrody finansowe, więc chętnych tam nie brakuje, nie? Natomiast no, za tydzień ma start w Finlandii, w MPC, nie? Finlandia, okej. Okay. No, Finlandia, a potem do Włoch jedziemy, nie? Ja to akurat też tam z nim jadę, tam będzie więcej osób, bo będzie i od Łukasza będzie Paweł Staniecki, się dzisiaj dowiedziałem, ze mną jeszcze będzie Tomiks i będzie Rzyst, nie? Więc no więcej tam z tego, Marcin Koseł też będzie jechał, tam Łukasz Żak, trochę zawodników z Polski będzie w tych Włoszech, nie? No bo we Włoszech słyszałem, że 42 karty mają być. Aha, po trzy na kategorię, tak? Ło, kurczę, to ja nie wiedziałem o tym, ale to jeśli tak, to wiesz. Właśnie z Laurą rozmawiałem i Laura powiedziała, że to, co jest pro w bodybuilding od Norberta Tymczaka i powiedziała właśnie, że we Włoszech mają być 42 karty, no a potem już wiadomo, potem 27 chyba, czy coś takiego, jeżeli chodzi o Olimpię oczywiście, a to jest jakieś takie większe zawody we Włoszech mają być organizowane. Tak, szeru coś tam i zawody pro są potem, nie? Więc... Od razu są zawody pro? O 16 drugiego dnia w niedzielę. To jest ten Yamamoto Cup. Chyba tak. A, no to tam naprawdę też spore nagrody finansowe. No bo Yamamoto, nie? To tam kasa pasuje. Klocków euro, bo Yamamoto sponsoruje. No, stać ich, nie? Jak sponsorują najlepszych zawodników w tej chwili, no to... Ty nie startujesz? No, na razie nie, ale może możliwe, że coś na jesień się zrodzi. Znaczy już mówiłem, że generalnie nie mam ciśnienia. Po prostu i tak zacznę jakąś redukcję, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jak nie będzie wyglądało, no to po prostu sobie redukcję i dalej będę sobie budował. Jak będzie ok, to coś tam jesienią zaatakuje. Z tym, że myślę, że raczej taka dalsza jesień, tam właśnie październik, listopad, te rejony, nie? No, bo tak jak rozmawialiśmy, zawodów jest dość sporo i fajnie zawsze sobie pojeździć, bo tak jak mówisz, no w Elite jednak jest ich dość mało, nawet u nas już w Polsce też jest ich mniej niż było, a szkoda, no bo zawsze fajnie było startować w większej ilości i przygotowywać zawodników też inaczej. Sam wiesz, że teraz no NPC raczej, potem są te WPF, WBBF, NAC, ale NAC to już bardziej za granicą, ale też z tego, co się dowiedziałem, ma być jeszcze jedna impreza, federacja, bo jest jeszcze IBFF i ma być nie federacja właściwie, a zawody dla osób wszystkich, wiesz, czy są z federacji, czy z IBB, czy z NPC, kto chce startuje i pod takim, wiesz, właśnie z nagrodami finansowymi i pod... Jak Wierzbicki miał zawody. Tak, nie? tak. I też taka znana persona ma je robić, wiesz, także jeszcze, wiesz, za dużo nie można o nich powiedzieć, ale wiem, że one mają być jakoś 3 październik chyba, więc też można, wiesz, pewnie Dawid Cnota będzie zainteresowany, bo on tam już powoli przygotowania rozpoczął. No, dokładnie. No wiesz co, fajnie, że tu jest więcej, nie? Nawet ten WPF, co prawda teraz obsady tam nie było za bardzo, ale tam jakieś zawody pro się robią, znaczy wiesz, zawody pro, jakąś swoją ligę pro robią, jakieś nagrody finansowe, wiesz, na razie to raczkuje, ale dobrze, że coś się dzieje, nie? Zawsze to na plus dla nas. Zawsze to jest rozwój przyszłościowy. Ale już poruszyłeś, że, bo myślałem, że teraz sobie wyskoczysz, tak? No ale chyba takie wyjścia na wariata to już odstawimy. Chociaż kto cię wie, no bo buzi, tak ci powiem, tak próbuję odczytać, czy to ta buzia taka startowa, czy to buzia taka półmasowa. I tak mi nic to nie mówi, więc no zobaczymy za parę dni. Nie zdziwiłbym się, jakbyś wyszedł, no bo też ciekawie, jeżeli 42 karty, no to kto wie, tak jak mówię, a pewnie też przyjadą ci, co ostatnio byli, prawda? Ci, co z Białorusi tam startowali, tak? Tak, chociaż ci powiem, zdziwiony byłem tym zwycięzcą, bo wszyscy byliśmy. Tym gościem, co wygrał w ogóle cały overall, on był pierwszy w overallu też. Tak, ten Hiszpan. No i ta sylwetka nie była dobra. Nie, no taki mocny weteran, No, już ta sylwetka demięcznie takie stare i to nie stare jak ubręcza Orrena i no takie już raczej lekko pozrywane wyglądały niektóre miejsca, plecy słabsze, nogi miał okej, nie? No ale dziwna sylwetka i kurczę, zdziwiony byłem, że wiesz, na tak dobrej imprezie, bo jednak masa zawodników, gość wygrał, nie? Bo jakby to była, wiesz, jakaś tam mała impreza gdzieś tam, gość wygrał, no okej, nie wiem, nie było konkurencji tyle albo coś, nie? No... Ogólnie oceny zmienia się bardzo szybko, z tego co zauważyłem też. Zobacz, że Paweł był tydzień temu już pierwszy, a na tych zawodach był poza top 5, a ten, co był trzeci u Pawła, był teraz drugi. Także no, dużo zależy od sędziów. Poruszyłeś już temat masowy, ale dzisiaj sobie zaczniemy troszeczkę inaczej. Właściwie to od okresu masowego, bo od tego zawsze zaczyna się tak naprawdę, a powinien moim zdaniem zaczynać się prep, bo dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o prepie, przygotowaniu do zawodów, jak zwał, tak zwał i właśnie jak się do niego bardziej przygotować niż jak powinien polegać, ale też no, myślę, że to jak przejdziemy przez ten okres masowy ma duże bardzo przełożenie na to, jak będzie wyglądało prep. Więc oczywiście pierwszy punkt, no z jakiego poziomu powinniśmy kończyć masę? Wiesz co, no dla mnie też ktoś powinien sobie realnie ocenić, a jeżeli sam nie jest obiektywny, to po prostu poprosić kogoś, czy to trenera, czy to jakąś osobę taką obiektywną, żeby ocenił, ile mniej więcej zajmie mu ta redukcja, no bo wiesz, wszystko zależy od tego, kto kończy z jakim poziomem zatłuszczenia masę. Są osoby, które gdzieś tam cały rok się trzymają dobrze, są osoby, które robią taką masę bardziej chamską, natomiast kurczę, patrząc na przykład po rosyjskich zawodnikach, zauważ, że oni na masie są tacy napuchnięci mocno, tylko że to jest woda, nie? Oni potem bardzo szybko tą formę robią, nie? A u nas no niekiedy to wcale nie jest woda, nie? Albo ludzie myślą, że jest woda, a nie jest woda. No i żeby ktoś z doświadczeniem ocenił taką osobę, ile jej zejdzie, i na miejscu takiej osoby dałbym sobie jeszcze bonusowe 2 tygodnie więcej, bo się może coś wydarzyć. A to choroba, a to coś tam, wiadomo, coś po drodze się może zawsze wykoleić i lepiej mieć 2 tygodnie za dużo niż za mało, nie? Tym bardziej, że no, jak skończymy masę 2 tygodnie szybciej, no to jakoś tam przyrosty nam nie uciekną za bardzo, nie? Więc pierwszy punkt to by po prostu ocenić realnie, ile potrzebujemy na redukcję czasu, a jeżeli nie potrafimy, najlepiej się jeszcze doradzić kogoś. No i zaczynamy przygotowania. Tak jak powiedziałeś, ten cały okres masowy jest bardzo ważny, no bo przyzwyczajamy też organizm do jakiegoś poziomu ilości jedzenia, tak? No i nasz metabolizm jest gdzieś tam przyzwyczajony. Na masie, jak jesteśmy, to ta waga nie rośnie liniowo cały czas, albo rośnie, ale staje co jakiś czas i tak dalej, nie? Tak, no takie schodki, nie? No i jeżeli jesteśmy w jakimś punkcie, mamy jakąś wagę i jemy daną ilość i ta waga już nie idzie, no to tak, w teorii to jest, wiesz, licząc jakimś kalkulatorem, duża nadwyżka kaloryczna dla nas, no ale organizm tak się zaadaptował do danych warunków, że już trzyma wagę na tej ilości kalorii, nie? Więc jest to taka nasza wyjściowa, od której będziemy obcinać te kalorie, czy nie wiem, zwiększać aktywność i tak dalej, ale jest jakiś punkt wyjścia nasz, nie? A jeżeli ktoś na masie w ogóle nie kontroluje tego, jak je, albo w ogóle jadł mało na masie, bo nie wiem, bo nie robił tej masy naprawdę. Miał off-season i ten off-season to był bardziej odpoczynek niż budowanie mięśni. No to jak zaczyna tego prepa, to tak naprawdę no, ciężko powiedzieć, co zrobisz. Są osoby, które muszą nawet zwiększyć tę ilość jedzenia, no bo wiesz, jak ktoś na masie jadł na oko, jadł 3-4 posiłki, znaczy na masie, no ja to tak mówię, na masie, chodzi mi o off-season, no i wiesz, i generalnie nie trenował jakoś specjalnie ciężko, po prostu utrzymał to, co miał, czy gdzieś, no to kurczę, to jest inna sytuacja, ale zakładamy, że mamy zawodnika, który miał jakąś taką off-season, gdzie starał się nabudować takie mięśni. No i fajnie jest, żeby właśnie być przygotowanym na zasadzie, żeby zaczynać z jakiejś ilości kalorii, żeby mieć pole do manewru, tak, żeby mieć czego obcinać, bo jeżeli ktoś, nie wiem, spotykam takie osoby, które właśnie jedzą, są tacy goście i dużo jest takich gości, którzy tak, dieta taka na co dzień to jest tam jakieś, nie wiem, 3000 kalorii, ale co weekend wpierdzielanie, wiesz, pod korek, nie? Kończy się off-season, oni są ulani jak nie powiem co i trzeba sporo tych tygodni na tą redukcję, no a tak naprawdę takie ich codzienne spożycie, no to jest te 3000 kalorii w weekendy randomowo podbijane, nie? No i tak naprawdę nie wiadomo, jak to tutaj założyć, bo wiesz, no jedząc syf w weekendy nie są w stanie policzyć, ile tak naprawdę jedli, no na co dzień nie jedli dużo, nie? No i teraz jeżeli wezmą sobie za wyjściową te 3000 kalorii, no to z czego tam obcinać, nie? A masz 20 tygodni prepa przed sobą, nie? Ja nie mówię, że prep to musi być ciągłe obcinanie kalorii, bo jasne, dochodzi, czasem jest tak, że nawet trzeba zwiększyć tej ilość jedzenia na prepie, bo nagle waga za szybko ucieka, szczególnie u ciężkich zawodników tak jest, no ale no raczej te osoby, o których tutaj mówię, takiego problemu raczej nie mają, nie? No i potem jest problem taki, co się często widzi właśnie u wielu osób, że no redukcja jest potem, wiesz, 1500 kalorii, 2 godziny cardio, no i gość zwłoki, no bo trzeba dopalić to, co się gdzieś tam weekendami dojadało, nie? No tak, jeszcze nie bierze pod uwagę tego, że często on chce zacząć prepa, robiąc go właśnie bez okresu jakiegokolwiek masowego, albo możemy go nazwać napiciem kalorii, tak to nazwijmy, prawda, bo jakieś tam zwiększenie tkanki tłuszczowej też nastąpi, ale przychodzi do ciebie bez kalorii tak naprawdę, bez żadnego balansu, tak naprawdę do dyspozycji. Do tego aktywność jest nie wiadomo jaka. Treningi były, bo ćwiczyć lubi, ale do tego masz jeszcze coś takiego, że naprawdę on chce zrobić prep w 12 tygodni. I masz taką, zapala ci się lampka i wiesz, że to jest możliwe, to jest do zrobienia. Tylko że wtedy właśnie ty jako trener wiesz, że będziesz musiał go trochę mocno cisnąć i wtedy nie ma tak naprawdę miejsca na deload, nie ma miejsca na diet break, nie ma miejsca na jakieś refeedy, no bo kiedy? A tutaj co do jeszcze masy. Wiesz, często zauważam coś takiego, że wielu ludzi, tak jak powiedziałeś, dojdzie do jakiejś tam ilości kalorii i nie idzie. Tylko że wypróżnianie u nich występuje tak często, wiesz, jest ta ilość kalorii, powiedzmy, często tam słyszałeś na pewno 10 000 kalorii. Oczywiście z bajkowych opowieści, bo już nieraz się z tego śmialiśmy, że strongmeni większość tyle nie je, jakby nie patrzeć, Thor tyle jadł, no ale okej, dochodzi do 10 000, ale co z tego, jak co posiłek 2 razy musi się wypróżnić. I wtedy właśnie, wiesz, zmniejszamy mu na przykład na 6 000, a mu waga zaczyna iść w górę magicznie, no bo on dopiero przyswaja to, co powinien. Tak, no to jeszcze też kwestia, wiesz, stanu zapalnych, stanu jelit i tak dalej. Bardzo fajną opcją właśnie jest BPC podawane gdzieś tam, czy nawet naczczo, czy w celu regeneracji tych jelit, nie? A w tabletkach właśnie BPC wtedy jest bardzo przydatne, ale wiesz, każdy BPC się sprawdzi, akurat jeśli chodzi o układ pokarmowy, to chyba te w tabletkach będzie najlepsze, nie? Ale wiesz, jeden z wielu takich rzeczy, bo tam oczywiście zabiegów na łagodzenie jakichś stanów zapalnych jelit, czy na poprawę jelit i trawienia generalnie. Zresztą dorzuciliśmy materiał niedawno, jelita i tak dalej. Wystarczy wpisać KBS jelita i tam tyle Adam wymienił tych, także śmiało możecie sobie poczytać. No i wiesz co, i trzeba by było to ogarnąć, nie? Druga sprawa jest też taka, co ja często widzę. Wiesz, często zgłaszają się ludzie, ja rozumiem, że oni gdzieś tam na masie starają się przejeść tej ilości kalorii, no ale patrzysz w dietę, okej, źródła białka tam, jakieś tam nabiał, mięso i tak dalej, nie? Już pali ich o ten nabiał, nie? Jak trawi dobrze, to okej. Ale patrzysz i tak, tłuszcze to właściwie, wiesz, żadnych takich, wiesz, jakichś, nie wiem, nienasyconych, wszystko są albo nasycone, albo najczęściej w ogóle jakieś, wiesz, omega-6 i tak dalej, no generalnie słabszej jakości tłuszcze, czy takie prozapalne, nazwijmy to. No i tak samo produkty, wiesz, jeśli chodzi o węglowodany, nie? No patrzysz, mąka pszenna, bułki, tost, chleb tostowy, nie? Wiesz, sama pszenica tak naprawdę, jeszcze taka oczyszczona, wiesz, bo to było jakieś tam, wiesz, pełne ziarno, coś tam, to jeszcze może jakieś wartości, ale nie, no taka bezwartościowa, wiesz, oczyszczona pszenica, też nie jest to, wiesz, najgorsze, nic nie mam do tostów czy do jakiejś mąki pszennej, natomiast, wiesz, jeżeli to jest praktycznie 100% węglowodanów, które gość je, tłuszczy też nie ma żadnych takich, wiesz, same prozapalne, No i generalnie tam nie ma żadnych, wiesz, antyoksydantów, owoców nie je, warzyw nie je, wiesz, wszystko generalnie leży, no to jak on potem ma nie mieć stanów zapalnych, między innymi w układzie gdzieś tam pokarmowym, nie? Oczywiście nie musi, ale no ryzyko, że coś będzie nie tak, jest dużo większe wtedy, nie? Więc ja bym popatrzył wtedy też na jakość tego pożywienia, bo strawność to jedno, ale no wiesz, jakbyśmy patrzyli wyłącznie na strawność, to byśmy, nie wiem, żelki izolatem zapijali przez cały dzień i też by się kalorie nabijały, nie? I brzuch by nie był może wypchany, aby się dało 1000 gram węgli przejeść. Wiesz, zjesz 100 gram żelek, sokiem zapijesz i posiłek odklepany, no ale to... Karbo dosypiesz trochę. Tak, nie? No, myślę, że nie o to chodzi. Tak więc, no, wiesz, ogarnąć takie rzeczy, nie? I to też by... A pamiętasz dietę VLCD, jak tam było 5 dni samego białka z warzywami, tak. 6 dnia piłeś szejka, 100 gramów białka i 200 gramów karbo, 7 dnia miałeś ładowanie, czyli tam było chyba 7 worków ryżu i znowu to samo. To właśnie mi się przypomniało, co powiedziałeś co do tych żelków i o Jezu. No wiesz co, no różne są szkoły, ale no wiesz, to tak mówię, sam fakt, wiesz, żeby ogarnąć to, jak się je, co się je i tak dalej, no bo często właśnie spotykam się z takimi dietami, gdzie są, wiesz, typowo prozapalne, no a patrząc na to, że dzisiaj większość tych rzeczy, które spożywamy, to już nie są te czasy, kuźwa, jak kiedyś, że jednak mimo, że już weszła technika, już to wszystko jakoś tam wyglądało, to jednak to jedzenie mimo wszystko było na mniejszą skalę, jakieś mniej przetwarzane, nie? Dziś to jest coraz bardziej, wiesz, ja pamiętam, byłem w szoku, kupę lat do tyłu z Niemiec ktoś posłał, jakaś ciotka, która już chyba nawet nie żyje, wujek, który nie żyje, posłali na święta jajka, nie? I te jajka przyszły i one już były ugotowane, rozumiesz? One były zapakowane w sztucznym takim, jakimś takim plastiku i je odpakowywałeś, wyglądały jak takie pisanki i jak je obrałeś, to w środku było jajko, nie? No była jakaś data przydatności, nie? No ale mi się to wtedy w głowie nie mieściło, jak można, wiesz, ugotowane jajko kupić, nie? Wiesz, co chodzi? Je przesłać tyle kilometrów. No dokładnie, nie? I kurczę, czekaj, bo coś mi się tu włącza, no i myślę, wiesz, już wtedy byłem w szoku, że coś takiego się dzieje, no a patrząc jak to wszystko dalej postępuje, no to wszystko jest takie, wiesz, gotowe, na szybko, na już i tak dalej, no a to jednak wymaga gdzieś tam coraz większego przetworzenia, coraz więcej dodatków do jedzenia, nie mówię, że to jest, wiesz, szkodliwe te dodatki, nie, bo na przykład aspartam nie jest szkodliwy, mimo że był reklamowany jako rakotwórczy, żeby był rakotwórczy, to trzeba było naprawdę jeść tego ogromnej ilości, no ale popatrz, tu jest, wiesz, tu są jakieś słodziki, tu są jakieś barwniki, tutaj coś tam, tu jakieś dodatki, tu jakaś guma ksantanowa, to wszystko jest okej, nie jest szkodliwe, ale jak tego nazbierasz do kupy i jesz, nie wiem, 6-7 tysięcy kalorii, czyli ogromną ilość, jak to, i codziennie, tak, to jak to się nawarstwia i coraz więcej takich rzeczy gdzieś tam dokładasz, no to kurczę, na tych jelitach też się odbija, nie? Dodaj suplementy, nie? Już nie mówię odżywki białkowe, bo tam też są słodziki, jakieś aromaty, ale to już nawet chyba Tadeusz Suwiński w jakimś filmie mówił, być może nawet u Ciebie, mówił tam właśnie o produkcji odżywek i mówił, że aminokwasy właśnie, szczególnie wiesz, rozgałęzione i tak dalej, no one są bardzo gorzkie w smaku. Jak robią wersje smakowe, to podobno tam w nich jest najwięcej słodzików, nie? Że dużo więcej niż na przykład do białek i tak dalej, no żeby zabić ten gorzki smak tych aminokwasów, nie? No bo de facto aminokwasy, jakby wziął naturalne, no to no, glutamina smakuje spoko, ale jakbyś BCA wziął takie w prochu naturalne, no to są strasznie takie, wiesz, gorzkie smaku, nie? Czy jak ktoś hydrolizat kiedyś miał okazję spróbować naturalne, może ktoś kojarzy na przykład mleka takie dla dzieci z uczuleniami na białka mleka, one są hydrolizowane i tam są węglowodany i trochę tylko tego białka, ale już po smaku czuć, że to jest taki kurczę, jak jakieś wymioty, nie? Smakuje, no takie, wiesz, gorzkie i gryzące strasznie. No i teraz faktycznie, żeby zabić smak tego, no to trzeba dodać sporo, nie? Sporo słodzików. No i faktycznie, wiesz, teraz ktoś sobie przetreningóweczkę, aminokwasy, tu jakąś dekstrozę, tu coś, nie? Potem izolacik, tutaj jakieś dodatki do diety, tu jakiś sos zero. No jak to pozbierasz do kupy, no to tych substancji też się zbiera multum, nie? No i potem te trawienie często leży nawet, wiesz, nie od tego, a od właśnie takich dodatków, które się nawarstwiają, bo tak jak mówię, do wielu tych rzeczy ja nic nie mam, jeżeli one są używane w jakichś tam normalnych ilościach, ale czasami jak popatrzysz na taką osobę, to często nawet, ja sam się na tym łapałem, też nieraz mówię, kurczę, coś tam ostatnio te trawienie średnio, no ale jak sobie przejrzałem, policzyłem ile ja takich pierdół, wiesz, tu trochę, tam trochę, tu, jak to zbierzesz do cały dzień, nie, no to jednak tego jest za duża ilość, nie? No i tak jak wspomniałeś kiedyś, że płatki są złe, znaczy zostałeś tak zrozumiany, że właśnie ty jesteś strasznym hejterem płatków. Nie, no tutaj właśnie Adam wam wyjaśnił, że nie jest w ogóle, my jemy płatki też, ale to jest jakaś, powiedzmy, że na 7 dni zjemy sobie 3-4 razy te płatki kukurydziane po treningu, gdzie no w podaży węglowodanów jak masz 1100, 1200, 150 gramów takich płatków, no to jest 10% właśnie, prawda? Tam tak. troszeczkę mniej więcej. Dlatego tutaj nie jest to... Wiesz, ilość... spoko, dopóki to jest właśnie 90 do 10, 80 do 20, w miarę, wiesz, kontrolowany sposób, ale no, spotykamy się potem z tym, że właśnie na 6 posiłków, 5 albo 5,5 to są jakieś właśnie płatki i inne dupstwa, takie duperele i sobie chodzisz do wniosku, że gość nie zjada ani jednego takiego kulturystycznego posiłku tak naprawdę, nie? Chyba, że jajecznica w jajkach z rana, nie? Ale też na omleta idzie sos zero i to jest takie... No, mnie to czasami zastanawia z tymi, oglądam czasami te omlety i też robiłeś, ja robiłem, ale ja to robiłem takie jakieś, wiesz, no wrzuciłem owoce, zblendowałem to wszystko, a jak czasami oglądam, to kuźwa jak, wiesz, jak na fit przepisach, myślę, jak to zrobić po pierwsze, po drugie, ile czasu na to poświęcić? Nie, no szacun, jak ktoś lubi tak siedzieć w kuchni, no ale ja bym musiał z godzinę wcześniej wstać, żeby to ogarnąć chyba. Adam, co do apetytu, tutaj raczej nie doprowadzamy do takiego momentu, gdzie po prostu, znaczy fajnie by było, żeby doprowadzić do takiego momentu, że nie lubisz jedzenia, ale wiesz, że zjesz, ale nie do takiego momentu, że wiesz, że masz odruch wymiotny co do jedzenia. No, w większości przypadków, wiesz... Raz myślałem, miałem takie sytuacje, że myślałem, że gość po prostu, wiesz, zrobiło się trochę ciężej i mi marudzi, nie? Wiesz, że już nie chce jeść i kazałem mu dalej jeść, co było błędem akurat, ale w większości przypadków no nie pcham na siłę, no bo jeżeli, wiesz, masz już jakiś odruch, że to nie wchodzi, to nawet jak zastosujesz jakieś tam enzymy, duperele i tak dalej, wszelkie metody, żeby to jeszcze wchodziło, nie wiem, gość zacznie jakieś MK brać, żeby apetyt mieć i tak dalej, to wszystko jest chwilowe. Przeciągniesz jeszcze tydzień, może półtorej i znowu to wszystko siądzie, nie? Więc to nie jest rozwiązanie, to jest takie, kurczę, no... Ja wiem, że kiedyś się utarło, że wiesz, byli tacy trenerzy gdzieś tam nawet na świecie znani, że jedz na siłę, nie? No i no niekoniecznie to tak wygląda, nie? Ja rozumiem, że czasami nie chce się jeść, a trzeba zjeść, ale jeżeli już jest nam niedobrze i są jakieś objawy, że kurczę, zaraz pawia puścimy, no to się dobrze trawić nie będzie, nie? Nawet jak to zjemy, to wykorzystane... dobrze nie będzie. Jedyne, co na pewno będzie wykorzystane, no to kalorie jako energia i nasz, pójdzie to w nasz magazyn, który jest nieskończenie wielki. Nie? No właśnie, magazyn jest nieskończenie wielki, ale gdzie to magazynujemy też ma znaczenie. Ja ci powiem, że co do właśnie wymiotów, ostatnio mój podopieczny na pewno będzie słuchał, także pozdrawiam. Zrobił mega ciężki trening. Ja wiem, że on potrafi naprawdę ciężko ćwiczyć. To jest taki, wiesz, typowy rzemieślnik. On pracuje na budowie, naprawdę i tych jedzenia ma, o Jezus. Jakbym ci powiedział, to byś tak, no dosłownie z 250 produktu na posiłek, to jest takie minimum u niego, a ma 6 posiłków i do tego szejka takiego, wiesz, też sporego. I napisał mi Dawid, no wiesz, trochę poszło po treningu, że zwymiotowałem, ja mam te kalorie uzupełnić? I mi w tym momencie dosłownie 15 myśli, jak tu odpowiedzieć, czy strollować, czy jakoś zażartować, czy się zaśmiać, tylko nie wiedziałem, jaka będzie reakcja, bo wiesz, ja zażartuję, a może być różnie odebrana, więc mu napisałem, nie, olej to, napij się wody, spokojnie, wróć do domu, ale powiem ci, że takiego rzemieślnika to też no, warto mieć, bo fajnie się prowadzi takich ludzi, wiesz. Tak, i szacun, że w ogóle, wiesz, że goś myśli o tym, że w momencie, kiedy zwymiotował, to że czy ma uzupełnić kalorie, bo większość to by było, do dupy z tą dietą, wiesz, on się nie nadaje do kulturystyki, no może właśnie dlatego się nie nadajesz, ale nie dlatego, że zwymiotowałeś, a nie. Dlatego, że wiesz. Kiedyś w pewnym filmie było takim wojennym, że właśnie koleś położył się i ze strachu się w gacie, prawda? No ale rozkaz wykonał i wszyscy tam się z niego śmieją, że wiesz, zrobiłeś się w gacie, płakałeś się, a podchodzi do dowódca, wy pizdy, co zrobiliście? Żaden z was rozkazu nie wykonał, a się śmiejecie. A on co by nie zrobił, to skończył zadanie. No i wiesz, koniec końców, to tak jak mówisz, to szacun do tego gościa. Także apetyt doprowadzamy do momentu, gdy, wiesz, po czym to fajnie czasami zauważyć, gdy masz kogoś, kto cheatuje i nagle co tydzień pokazuje się, było odstęp od diety? Nie. nie, nie chcę już jeść i nagle masz takie, okej, to jest koniec masy. Ale powiem Ci, że dużo jest takich, co wiesz, i tak pisze, nie? Ale coś mi tam wpadnie, nie? Chociaż powiem Ci, kiedyś miałem więcej takich osób. Teraz patrząc na te osoby, co prowadzę, większość, no chyba, że mnie dobrze wczula robią, ale większość raczej myślę, że się trzyma. Może tam jakieś odstępstwa mają, ale jak mają, to albo się pucują, albo widzę na Instagramie. Nie? To jest też dobre czasami. Kiedyś Chad Nichols wspomniał właśnie o tym. Chad Nichols to trener Bikramiego, były trener tak. Roniego Colemana i kiedyś wspomniał na Instagramie, że on przez jakiś czas prowadził lifestyle ludzi, wtedy jak na tą, wiesz, emeryturę przeszedł, na odpoczynek sobie i zaczął prowadzić lifestyle ludzi, bo nie miał czasu na kulturystów. I właśnie wspomniał, że no ludzie zapominają chyba, że jest Instagram i napisał do typa, że ty, a co tutaj, odstępstw od diety nie było? On mówi, no nie, no co ty? A on mówi, jak nie było? I screena mu wysłał, wiesz, ze story. A on mówi, ty mnie oglądasz? No tak, no teraz to niestety na wasze nieszczęście widzimy wszystko, co robicie i to jeszcze bardziej. A czasami nawet jak ukryjecie relacje, to wasze ziomki podsyłają, także uważajcie. No, życzliwi, tak jak życzliwy sąsiad zawsze doniesie. Dobrze takich mieć. Adam, co do aktywności, jak podchodzisz pomiędzy, bo tutaj jaką aktywność powinniśmy mieć właśnie na koniec okresu masowego, żeby mieć spory wybór co do redukcji potem? Wiesz co, z tą aktywnością bym powiedział tak, nie może być przesadzona, no chyba, że ktoś ma, wiesz, no pracę taką, a nie inną, no, tak jak wspomniałeś, gość na budowie, no to nie ten, ale ja nie lubię, jeżeli mam gościa, który na masie robił, nie wiem, 45 minut cardio, bo on lubi je robić, albo wiesz, chodzi na jakieś mega długie spacery, nie? Znaczy jeszcze te spacery jak spacery, to tam okej, jeżeli lubi, ale jeżeli ktoś kręci na przykład za dużo cardio, nie? No to raz, no, jeszcze pytanie, co to jest za osoba, nie? Bo jeżeli to jest, wiesz, jakaś osoba typu, nazwijmy to po staremu, endomorfik, choć od tych typów się odchodzi, bo każdy jest jakąś mieszanką, natomiast nazwijmy to, że to jest osoba o takim słabszym metabolizmie, to ta duża aktywność może być wtedy pomocna, ale jeżeli jest to osoba raczej szczupła albo już naprawdę ciężka, choć plus jest tego, że jak ktoś jest ciężki, to sam z siebie na długie spacery się nie wyrywa, no, tylko nabije tam tyle kroków, ile ma, albo zrobi te, nie wiem, 20-30 minut cardio, osoba dla pracy serca i to jest tyle, nie? Natomiast tak, aktywność fizyczna fajnie jak jest, po prostu tak, dla jakiejś kondycji. Jest coś takiego jak GPP i tego to się u nas rzadko stosuje, czyli to jest aktywność taka powiedzmy inna, na zasadzie, nie wiem, ktoś uprawia inne sporty. Bardzo fajna sprawa i dla kulturystów, dla trybuistów, dla ludzi takich już siedzących mocno w jednym sporcie. Wiesz, to nie musi być żaden wyczyn, nie? To może być iść, może pograć w piłkę, to będzie słabo przy naszej wadze, ale nie wiem, iść właśnie na basen, ty chodzisz na basen, nie? Wiesz, taka opcja, żeby porobić też jakiś inny rodzaj ruchu, niż te takie klepane na co dzień, nie? To też jest bardzo dobre, jeśli chodzi o jakąś taką naszą mobilność, podatność na kontuzję i tak dalej, nie? Bo jeżeli ktoś, wiesz, rusza się też regularnie, bo też jest to dosyć ważne, nawet teraz w tygodniu, nie? Robi jakąś inną aktywność fizyczną, to też jest fajne, bo no, wiesz, jego ciało też do czegoś, do jakiegoś innego ruchu jest przyzwyczajone. Jak my to ciągle klepiemy tylko na tych ciężarach, no to potem, wiesz, jesteś tak pospinany jak Robocop, że ciężko się, no po plecach podrapać to nie mówię, ale wiesz, ciężko czasami niektórym buta zawiązać, bo są tak pospinani, no że jest przesada, no ale właśnie fajnie jak mają jakąś inną aktywność fizyczną. Jeżeli ktoś tam idzie, nie wiem, właśnie na basen czy coś i nie jest to przesadzone, czyli jest to, nie wiem, raz w tygodniu, tylko wiesz, idzie na basen jeszcze, czy tam pływa, czy tam siedzi, wiesz, siedzi przy brzegu, czy w jakiejś solance i o dupie marynie gada, ale no nazwijmy to, że okej, idzie i tam, nie wiem, pływa, czy coś robi, nie? No to spoko, nie? To taka inna aktywność fizyczna jest okej, jeżeli nie jest przesadzona. Cardio okej, ale nie lubię za długo, 20-30 minut to jest maks i też nie codziennie, nie każdemu każe codziennie. Choć są takie osoby, co po prostu wolą robić codziennie, bo po prostu łatwiej im tak jest to utrzymać. Robią codziennie, wstają i mają, wiesz, zakodowane. Jak tak jeden dzień nie robią, potem robią, to nie muszą w taki rytm wbić, nie? To tak jak dziecko musi iść, wiesz, do przedszkola i ma potem gdzieś wybite na przykład zielone świątki, czwartek nie idziemy i potem w piątek znowu musi iść, co nie? Tak, nie? I to jest właśnie kłopotliwe. No, a jeśli chodzi o aktywność, nie lubię na masie, jak jest przesadzona, bo po prostu im mniejsza, to już nie tak, żeby ktoś w ogóle się nie ruszał, ale ale no po prostu też tak jak z dietą, nie? Punkt wyjścia, no trzeba, jest to jakieś pole do manipulowania tym, ile my tych kalorii przepalamy w innych aktywnościach fizycznych, nie? Jasne, że cardio to jest trochę inny wysiłek niż spacer, bo ludzie często myślą, że można zamiennie stosować. Można jak szybko chodzisz. Tak, znaczy jest to, jeżeli chodzisz, okej, spalasz kalorie, taką aktywność. Tak, ale musisz chodzić, cardio to jest cardio, żeby jak najszybciej wyjaśnić, cardio to jest wysiłek na pewnym zakresie, wysiłek tlenowy, tak? A tak, gdy tak. Idziesz sobie spacer, no to no robisz go na tempie tak. góra 100, 110 może, jak szybko idziesz tak. pod górkę. Dokładnie, nie? I wiesz, okej, kroki, jak ktoś chce robić spacerki, no to wtedy spacerek już musi trwać trochę dłużej, żeby tą samą ilość kalorii przepalić na cardio, nie? Jeżeli traktujemy to tylko i wyłącznie jako spacer. Wiesz co, interwałów na przykład nie za bardzo lubię, no bo większość kulturystów nie zrobi takiego interwału z prawdziwego zdarzenia, nie? Ciężko jest. Interwał to się robi gdzieś tam w sportach walki, nie wiem, w piłce nożnej i tak dalej, gdzie takie wielkie konie ci sobie interwał, po schodach za kupami wejdzie, niektórzy już mają tętno, ale nie jest, wiesz, nie jest to taki interwał, ciężkie osoby nie zrobią takiego interwału, żeby to dało ten efekt taki, który ma dać, że to jeszcze ileś tam godzin po interwale jeszcze ten metabolizm jest jakoś tam przyspieszony, nie? Więc ja osobiście wolę, wiesz, bazować u ludzi właśnie czy to na aktywności typu no kroki, no wiesz, aktywność w ciągu dnia, no biorę pod uwagę po prostu, czy ktoś chodzi tyle i tyle, albo jaką ma pracę, bo to najczęściej jest z tym związane, nie? Czy ktoś ma pracę, czy nie, która od niego tego wymaga. Ewentualnie ludzie, którzy właśnie psa mają, lubią często wyjść na spacer dłuższy, ale to już, wiesz, wiadomo, indywidualna sprawa. No i cardio, jeżeli, wiesz, jeżeli ta aktywność nie jest na masie przesadzona, no to mamy po prostu pole do manewru, żeby ktoś to zrobił, nie? Bo jeżeli ktoś, nie wiem, na masie chodzi, nie wiem, 10-15 tysięcy kroków, no to jak mu każesz chodzić potem 25 tysięcy kroków, to mu bardzo 3 godziny zajdzie na spacer, nie? Więcej ci pan powie. Albo mu więcej. Tak, ja robię 3000, to wychodzi jakoś 25 minut, wiesz? Więc jakoś tak naprawdę, no tak jak mówisz, takie spacerki będą trwały, także gdy w pewnym momencie dobijamy, tak jak mówisz, pewną ilość kroków, no to już musimy po prostu ratować się cardio, które po prostu, tak jak mówisz, spali większą ilość kalorii. A co do kroków, myślę, że lepszym, ogólnie fajnie wiedzieć przez cały rok, wiadome, ale najbardziej optymalnym okresem, w którym powinniśmy mierzyć te kroki, jest redukcja. Bo jak wiemy, im bliżej, wiesz, im bliżej końca, im niższy mamy poziom tkanki tłuszczowej, tym ta nasza aktywność, ten NIT, nasz organizm po prostu mówi usiądź, nie chce nam się. Tak, on nie chce się ruszać. I wtedy wiemy, że na przykład, no okej, mieliśmy sobie, robiliśmy te 6000 kroków, nagle, wiesz, spada nam to do 2000, jakbyśmy, prawda, nie mierzyli tego, no to mogłoby spać do 2000 i nagle mamy zdziwienie, że wiesz, trzeba ciąć więcej kalorii, a tak naprawdę jakbyśmy trzymali te 6000 i dołożyli te założone, które ty powiedziałeś, na przykład 25 razy cardio po 5 minut, no to już jest jakiś tam dodatkowy bodziec, prawda, no bo tak naprawdę mamy 6 i 25, a tak byśmy mieli i 25, czyli byśmy byli mniej więcej tu może. No. I ważne też jest to, ja bym zwrócił uwagę, bo wiele ludzi nie zwraca na to uwagi, jak dane wysiłki z jakich, wiesz, źródeł energii czerpią, nie? Bo zauważ, że im intensywniejszy wysiłek, czyli właśnie interwał, czy dźwiganie ciężarów i tak dalej, no to wtedy czerpiemy energię z cukrów, tak? Z glikogenu i tak dalej, nie? To są glikolityczne wysiłki. Natomiast im ten wysiłek jest taki spokojniejszy, słabszy, tym bardziej korzystujesz, taki tlenowy, wiesz, spokojny, tym bardziej korzystamy z, wiesz, z kwasów tłuszczowych, nie? Więc teoretycznie już tak patrząc na to, że ktoś jest na końcówce redukcji i no nie ma tego tłuszczu już dużo, glikogenu też jest uszczuplony, no bo wiesz, węgli w diecie już wiele nie ma, no to napierdzielenie wtedy interwałów czy jakiegoś bardzo intensywnego cardio, no będzie gorszą opcją niż właśnie nawet głupi spacer, nie? Gdzie jeszcze taki spacer można fajnie zrobić, wiesz, na przykład jeżeli jest pogoda na świeżym powietrzu w lesie i myślę, że dla organizmu też, jeśli chodzi o wydzielanie jakichś tam hormonów czy jakiś kortyzol, lepszą opcją będzie spacer po lesie, bo to zawsze będzie jakaś taka, nie wiem, forma też relaksu, niż spacer w bieżni, gdzie tam obok ktoś kurde sapie i wiesz, nie? Ale najpierw trzeba być też bardzo szczerym z dietą, bo jeżeli tutaj kłamiemy z dietą, a nagle zmienimy sobie na spacerki i będziemy myśleli, że to będzie magia, bo nagle odpoczywamy, a w nocy dzieją się różne cuda na kiju co do diety, no to raczej nie oczekujmy tutaj wielkiej magii po tym właśnie zmniejszeniu kortyzolu, tak jak mówisz, gdzie już i tak musimy, tak jak super powiedziałeś, musimy coś najpierw uszczuplić, tak jak mówisz, zapasy glikogenu, zapasy tkanki tłuszczowej, żeby właśnie pewne procesy, a tutaj najpierw wiesz, najpierw trzeba do tego dojść, żeby zasłużyć, że tak to nazwę na to, no i też inaczej, wiesz, wagowo patrzymy, no bo wielki chłop inaczej będzie palił, gdy wiesz, no i tak jak wspomniałeś, idziesz z zakupami i już masz te tętno troszkę podwyższone do takiego, gdzie no 60-kilogramowa dziewczyna obok no nie dobije, po prostu nie ma takiej opcji. No. Wiesz, jeszcze myślimy, że kortyzol to wiesz, najlepszy na kortyzol jest trembolonny. No wiesz, to tam zawsze zbierze. No, ale zakładamy, że chcemy to zrobić też, wiesz, jakoś podziałać innymi metodami. No i tak jak wiesz, też jak dla mnie się wydaje, ludzie, no mówisz, z dietą trzeba być szczery, nie? No ja myślę, kurczę, że jeżeli już ktoś zszedł nisko z poziomem tłuszczu, szykuje się do zawodów, rozkminia już właśnie takie rzeczy, jakieś kurczę, kortyzol, spacer, czy bardziej korzystamy z węglowodanów, czy z kwasów tłuszczowych w czasie wysiłku danego, no to myślę, że jak już ktoś jest na tyle zaangażowany, no to kurde, no to już chyba nie da dupy z tą dietą, choć czasami mnie to zastanawia, bo spotykam się z czymś takim, że jest 2 tygodnie do zawodów i ktoś 2 tygodnie przed zawodami się nażre, nie? I ja sobie myślę, kurwa, nie? No wiesz, no ja rozumiem, że ktoś był głodny, ktoś ten, ale wiesz, gdzieś tam w redukcji po drodze, jeszcze gdzieś tam nażar, popęk i tak dalej, rozpoko. No ale kurwa, jak już jest 2 tygodnie, 10 dni, tydzień, a czasami niektórzy jeszcze w ostatnim tygodniu coś tam odwalą, nie? No to już w ogóle jest dla mnie niezrozumiałe. No kurde, już te parę dni i tak po zawodach zjesz, co będziesz chciał, nie? Więc naprawdę... Tak jak mówisz, miałem dyskusję z kolegą ostatnio, który no, zaliczył dość długi sezon startowy i on miał zwyczaj taki, że no, po prostu po zawodach zawsze idą z rodziną i nie patrzą, lecą na grubo. I najpierw myślałem, miałem takie, no kurde, no nie jest to coś, co ja zawsze polecam, żeby zrobili, ale wytłumaczyłem mu to na innej zasadzie, że po pierwsze idź sobie popróbuj, a nie jedz pod korek, a po drugie potem pomyślałem, że i tak moje tłumaczenie nic nie da, bo jeżeli będzie chciał się nawpierdzielać, to się nawpierdziela. I powiedziałem mu po prostu zjedz z głową, a późniejsze konsekwencje będziemy odrabiać w następnym po prostu tygodniu, gdy już wiesz, wyślesz mi raport, to wtedy będziemy, wiesz, czy tam 3 dni po zawodach, tam wiadome, to wtedy będziemy działać nad tymi konsekwencjami, które już zostały, wiesz, zrobione i teraz trzeba wyciągnąć. Także to zawsze jest kwestia decyzji danej osoby, świadomości, nie? Bo ja tak czasami mam wrażenie, że niektórzy, wiesz, po zawodach się najedzą i myślą, że nie wiem, po zawodach to się nie liczy, nie? Idzie w mięśnie. Tak, albo no nie wiem, nie? No wiesz, my też mamy jakieś ograniczone zasoby glikogenu i więcej tego glikogenu nie wejdzie, nie? A jeżeli jest dodatni bilans, no to gdzieś to musi iść, nie? Rozumiem, że na początku nie bardzo tego widać, bo jeżeli tam złapiesz 10 gram tłuszczu i to się rozejdzie na całe ciało, to wizualnie tego nie widać, nie? No ale jeżeli ktoś leci po bandzie przez kilka dni i leci naprawdę grubo po bandzie, no to nie ma opcji, nie? Fajny właśnie post dał Tadeusz Suwiński, on zawsze daje takie, wiesz, takie żartobliwe, takie niby poważnym językiem, ale tak z jajem. I tam właśnie o tym, że wiesz, pizza włoska, piwo kraftowe, jakieś tam burger, ale wiesz, jakieś tam wołowiny ekologiczne i tak dalej. No a jednak wiesz, nadwyżka kaloryczna to nadwyżka kaloryczna, bilans to bilans i mówi, że jest bezlitosny, jak wiesz, jak ta grawitacja, jak przyciąganie ziemskie, nie? Zawsze nadwyżka wpadnie w magazyny jako, wiesz, tkankę tłuszczową, nie? Się zmagazynuje, więc ludzie, którzy lecą po bandzie, ja rozumiem, że ktoś ma parcie, okej, wiesz, dla psychiki może się najeść, ale muszę być świadomy, że to potem będzie trzeba gdzieś odrobić, nie? I teraz kwestia decyzji, czy wolisz więcej jeść na co dzień, między zawodami, czy tam w jakimś takim okresie, wiesz, zależy, czy masz jeszcze starty, czy nie, czy wolisz po prostu się, wiesz, nażreć pod korek, a potem głodować, nie? No, kwestia... Tak, bo i tak będziesz musiał to zgubić. Tak, kwestia decyzji. No chyba, że ktoś jest takim skrajnym, wiesz, skrajnym sucharem, ale takich ludzi jest mało. Powiedzmy sobie szczerze, że takich ludzi, takich skrajnych sucharów, co jedzą, no to jest mało, nie? A często, wiesz, ten ich metabolizm z czegoś wynika, nie? Ja mam Rzyszta, nie? On ma 40 lat, kurczę, robi formę taką, że naprawdę jest suchy, na masie jest 900 węgli ponad, nie? No kurde, 40-latek je 900 węgli, nie? Gdzie on wagę, no startowo miał 84 kg, no to nie jest jakiś, wiesz, jakiś super koń czy coś, natomiast wiesz, no, ma metabolizm jaki ma, ale to jest typ człowieka, który, wiesz, na dupie nie usiedzi, nie? On cały czas musi coś robić, coś gdzieś chodzić i tak dalej I u niego ten mit jest taki, że no wiesz, on tam nadrabia, to jest ten jego metabolizm. Całe życie był taki, wiesz, trochę zakręcony, trochę w gorącej wodzie kąpany, to tu, to tam, nie? Wszędzie coś, wiesz, nie lubi siedzieć bezczynnie, nie? No i wtedy taki gość też ma metabolizm, nie? Wiadomo, że jakieś tam genetyczne predyspozycje też ma, no ale wiesz, sam fakt, że on jest taki aktywny, pozwala mu po prostu, wiesz, jeść więcej, nie? No i teraz też trzeba sobie powiedzieć faktycznie, jaki mamy tryb życia, czy wiesz, na ile sobie, wiesz, już to, jaki mamy metabolizm jest jedno, ale też właśnie co robimy na co dzień, nie? Bo jeżeli, wiesz, ktoś poleci 2 dni po zawodach grubo, ale potem wróci do roboty na tydzień, gdzie, wiesz, biega z cygłami, plus zrobi jeszcze cardio, plus mu się żarcie utnie, no to on tą ilość kalorii przepali, nie? No ale jeżeli ktoś pracuje w biurze, wiesz, to jeszcze nie takim biurze jak my, że home office, tylko w biurze na zasadzie, że sztywno i nie wyjdzie, nie zrobi czegoś, wiesz, dopóki tam nie wybije konkretna godzina, no to kurczę, wiesz, pójdzie, zrobi trening, zrobi cardio i koniec dnia już, nawet nie ma za bardzo kiedy tego naczaskać, nie? Więc też trzeba sobie wtedy odpowiedzieć, wiesz, czy mamy opcję, żeby się po prostu tak najeść, nie? No dokładnie, czy możesz po prostu sobie na to pozwolić. Ale wracając do tematu, bo troszeczkę odeszliśmy, bo tutaj odpowiedni moment na prep mieliśmy sobie omawiać i tutaj kolejne rzeczy, które może nie powinniśmy zrobić, tutaj powinniśmy sobie poruszyć, że czego nie powinniśmy zrobić, jeżeli chodzi o prep, albo kiedy nie powinniśmy go zaczynać, o tak to lepiej określę.